Niedawno opinia publiczna została poruszona zamieszczeniem w wielu gazetach, dziennikach, może i tygodnikach, karykatury proroka Mahometa. Otóż skutki, które trwają po dziś dzień, no, są wręcz nieobliczalne. Już wiele osób poniosło nawet śmierć, zwłaszcza wśród protestujących przeciwko tym karykaturom. A z drugiej strony ostatnio ministrowie państw muzułmańskich wydają wyroki na autora tej karykatury i to wyroki śmierci, a ten, kto zabije karykaturzystę, ten otrzyma nawet 6 milionów funtów angielskich, a więc bardzo dużo. Powstaje pytanie, o co właściwie tutaj chodzi? Dlaczego wydawałoby się kilka kresek z gazety może wywołać aż tak wielkie poruszenie? Żeby zrozumieć, o co chodzi, trzeba najpierw właściwie postawić sam problem. I otóż ten problem jest bardzo często źle stawiany. Mianowicie mówi się o tym, że no, zostały obrażone czyjeś uczucia religijne. Tymczasem w przypadku obrazów nie chodzi tutaj o uczucia religijne, tylko o bardzo specyficzny związek tak zwanej ikonosfery, a więc właśnie sfery tej przedstawieniowej, tej obrazowej, z religią, z sakrum. I tutaj szczególnie w religiach monoteistycznych, a więc takich, które uznają, że jest tylko jeden Bóg, sprawa sakrum i relacji sakrum do obrazu, do przedstawiania, a więc do malarstwa, do rysunku czy do rzeźby jest bardzo pilnie i przestrzegana i rozumiana. Chodzi mianowicie o to, że jeśli sięgniemy pamięcią wstecz, to właśnie na tle sporu o obrazy, czy i jakie obrazy można umieszczać w kościele, czy w domach modlitwy, czy w ogóle nawet w życiu publicznym, o to toczyły się nie tylko spory, ale wręcz krwawe wojny. I w związku z tym ktoś, kto dzisiaj próbuje jakby znowu tych spraw dotykać, musi liczyć się z tym, że to może wywołać potężną wręcz lawinę. Otóż, co to jest karykatura? Słowo karykatura pochodzi z łaciny i oznacza, jako karikare, oznacza przeładowanie wozu. A więc dosłownie chodzi tutaj o wóz, na który ładujemy jakieś ciężary. Jeżeli przeładujemy ten wóz, no to wóz albo pęknie, albo się po prostu wywróci. I metaforycznie o karykaturze zaczęto mówić wówczas, kiedy coś jest przesadzone, a zwłaszcza w sferze sztuk pięknych. Jeśli jest przesadzone, to może mieć dwojakie skutki. Pierwsze, to może wywołać uśmiech, bo jest to swego rodzaju dowcip, coś jest lekko przerysowane, ale z drugiej strony może również wywołać oburzenie. I teraz w przypadku religii jest to sfera, gdzie nie ma żartów. Z religią nie ma żartów, są to sprawy ostateczne i w związku z tym nie można tutaj sobie dowcipkować. I trzeba liczyć się z tym, że jeżeli będą karykatury, to oczywiście to wywoła swego rodzaju oburzenie. I w tym momencie określanie całego problemu jako obraza uczuć religijnych jest nieproporcjonalnie małe, to jakby zmniejsza skalę tego, co się faktycznie dokonuje, ponieważ w religiach, i jak mówiłem, monoteistycznych, sprawa relacji między obrazem a tym, do czego się odnosi, a więc do świętych, czy ostatecznie do Boga, jest sprawą niezwykle pilnie strzeżoną i niezwykle, byśmy powiedzieli, jasno ustawioną. I tutaj nie ma pola manewru takiego, że można sobie ćwiczyć swoją wolność i swoje umiejętności artystyczne, a tym bardziej dziennikarskie. Dlatego też, jeśli chcemy, aby podobne wydarzenia nie miały miejsca, musimy po prostu uczyć kultury i dziennikarzy, i artystów, którym czasami wydaje się, ale są tylko podpuszczeni przez polityków czy zręcznych graczy, że oni są wolni. Oni nie są wolni, ponieważ grają tak, jak im się pozwala na to. I jeżeli politycy rozgrywają między sobą, między krajami czy między narodami jakieś gry, i to gry bardzo niebezpieczne, posługując się naiwnością dziennikarzy czy naiwnością artystów, no to wówczas
No, skutki mogą być wręcz tragiczne, bo wyrok śmierci za 6 milionów funtów to już nie jest zabawka i nie wiem, czy ktoś chciałby być w tej chwili w skórze autora tego rysunku, bo jednak już w tym momencie musi się ukrywać i kto wie, czy nie przez całe życie. Dlatego tutaj musimy być niezwykle czuli i niezwykle racjonalni właśnie, abyśmy rozumieli, że religia nie jest przedmiotem żartów. Religia jest zbyt poważna, żeby można było sobie dowcipkować i tworzyć jakieś karykatury. A z naszego punktu widzenia, właśnie punktu widzenia polskiej tradycji, właśnie chociaż my charakteryzujemy się jakąś niezwykłą tolerancją, ale ta tolerancja ma dotyczyć konsekwencji. Natomiast nie wolno nam również, jako chrześcijanom, dopuścić do tego, żeby bezkarnie kpiono sobie z tego, co stanowi właśnie sakrum dla nas, jako Polaków i jako chrześcijan.